Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, taka refleksja nad tym, co zarzucają nam protestanci, mianowicie niedawno i cały czas jeszcze jesteśmy w tym klimacie nieomylności Kościoła i władzy nad Bogiem. Prawda? Bo protestanci nam tutaj mówią, no, że my tutaj mamy władzę nad Bogiem. No tak, z woli samego Boga, tak? My wykonujemy nakaz. Zobaczmy sobie tutaj pewną rzecz. My wykonujemy nakaz Chrystusa, to czyńcie na moją pamiątkę, tak? Sprawując najświętszą ofiarę, Eucharystię. My wykonujemy nakaz, to czyńcie na moją pamiątkę. Jest to nakaz. Natomiast i oni tutaj, o, że nikt nie ma władzy nad Bogiem i tak dalej. Zobaczmy, moi drodzy, bo to trzeba też troszkę pewne w zestawieniu robić pewne rzeczy. Tak, oni nam, protestanci, zarzucają, że my mamy władzę nad Bogiem. Drodzy protestanci, szczególnie ten najgorszy rodzaj protestantyzmu, ten sekciarski, ekskatolicki, sekciarski po bramach. Właśnie, ten zielonoświątkowy, taki najbardziej wyszczekany i agresywny. Co wy robicie na stadionach? Więcej mocy, więcej ducha, więcej, więcej, przyjdź, przyjdź. Kim wy jesteście, żeby rozkazywać Bogu? My mamy otwarty nakaz. To czyńcie na moją pamiątkę. Gdzie macie nakaz od Boga, żeby wzywać Go więcej, żeby przychodził z większą mocą, by uzdrowić chorych? Gdzie macie nakaz, by wymuszać na Bogu uzdrowienia? A jak was Bóg oleje, tych pajaców stadionowych, i nie uzdrowi babci, to zamiast się przyznać do waszej głupoty, że stajacie się właśnie wy ponad Boga, to jest księga Judyty, bo mu stawiacie rozkazy, Bóg was olewa, wy tego nie przyjmujecie do wiadomości i biedną babcię czy dziadka posądzacie o brak wiary. O, nie masz siostro wiary, nie masz bracie wiary, dlatego Bóg cię nie uzdrowił. A pokażcie mi, gdzie jest wiara, jako że Bóg po prostu zawsze uzdrawia, jak ktoś ma wiarę. Zawsze. O, że jak masz wiarę, wierzysz, pstryk, masz. Gdzie to jest w Piśmie Świętym? Gdzie to jest? To wy żeście se wymyślili właśnie wykrzywiony, kompletnie obraz Boga, Słowa Bożego, jak cały protestantyzm jest z dewiacją, tak ten szczególnie ten sekciarski po bramach, ten taki najbardziej właśnie oszołomski, stworzył sobie właśnie taką, może Chrystus jak uzdrawiał, to on teraz wszystkich będzie uzdrawiał. Gdzie to jest napisane? I stawiacie Bogu warunki. Zobaczmy, zobaczcie tutaj, moi drodzy, różnicę. My wykonujemy nakaz Chrystusa, a oni z nakazem zwracają się do Chrystusa, żądając od Niego, żeby spełniał ich nakazy. Więcej mocy, więcej siły, więcej, więcej, uzdrów, uzdrów tutaj wszystkie helki, tutaj wszystkich wacków, tam wszystkich bolków, tak? Teraz Bóg uzdrawia wszystkich chorych na raka. A teraz Bóg uzdrawia wszystkich chorych na lewą nogę. A teraz na prawą rękę. A gdzie takie cyrki są w Piśmie Świętym? I takich pajaców stadionowych, bo ich inaczej nie można nazwać, kreują się na wielkich pastorów, proroków i tak dalej, a jednocześnie nam, o, wy rozkazujecie Bogu. A kim wy jesteście tam na tych stadionach? Przyjdź, więcej mocy. Czy apostołowie w Dziejach Apostolskich uzdrawiali w taki oszołomski sposób? Nie. W imię Jezusa Chrystusa mówię ci, wstań. I wstawali. Tam nie trzeba było skakać, jęczeć i oczekiwać od Boga więcej łask, więcej mocy, żeby uzdrowić jakiegoś chorego. Bo Bóg jak jest, to wy w ogóle nie rozumiecie, kim jest Bóg. Nie rozumiecie obecności chyba Boga, skoro takie szopki odstawiacie. Bo jak Bóg przychodzi, to On jest. A jak jest, to jest w pełni Bogiem, w
w pełni wszechmocny i żaden pajac, oszołom stadionowy, nie może mu mówić przyjdź więcej łaski i więcej mocy. Bo jak on jest, on jest całą wszechmocą. A takie stawianie Boga więcej mocy, to ty, Panie Boże, przyniosłeś 2 wiadereczka piasku, wróć się i dorzuć jeszcze za 3, bo babcia będzie chodzić. Tak? To wy stawiacie Bogu nakazy. Pokazujecie na nas, że my rządzimy Bogiem. My spełniamy nakaz Boży. A wy stawiacie Bogu nakazy, oczekując od Niego, że będzie spełniał nakazy. Widzicie różnicę? Pozdrawiam.